Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na nowego vloga, który będzie, muszę przyznać, sporym miszmaszem. Ostatnio Andrzej był w Chorwacji. Jeżeli nie widzieliście pocztówki, to zachęcam do tego, żeby ją obejrzeć. Jest bardzo krótka, ale widoki, które Andrzej dla was nagrał, są przepiękne, więc warto się do tego filmu wrócić. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że gdy Andrzeja nie było, miałam totalnie zabiegany czas. Wymyśliłam sobie, że ogarnę chatę, wiecie, nie, że tak, że posprzątam po prostu, żeby było czysto, tylko wywaliłam wszystko z szafek, układałam to na nowo, no po prostu dodałam sobie roboty na maksa. Potem bałam się normalnie, że się nie wyrobię, dlatego że w czwartek przyjechali do nas nasi goście. No i powiem wam, że miałam lekki stres, czy zdążę z całym tym sprzątaniem. Natomiast Andrzej, jak już wrócił w czwartek, trochę mi pomógł. Nasi goście przyjechali też, wiecie, w takich godzinach popołudniowych, że zdążyliśmy ogarnąć pracę i tak dalej. I była właśnie okazja do tego, żeby jeszcze posprzątać. W międzyczasie się pochwalę, też zmieniłam paznokcie. O, widać je? Klasyczny frenczyk wjechał. Mam też ogarnięte brwi, bo wyglądałam już jak jakiś bushman totalny. Ale to, co chciałam wam powiedzieć tak tytułem wstępu, odwiedziła nas Kamila, Tomasz i Kolinek. Kolinek to mój chrześniak, jedyny ukochany, bo po prostu to jest tak urocze dziecko. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Przez ten weekend robiliśmy dużo ciekawych rzeczy, tak myślę. Jeżeli chodzi o jedzenie, to oczywiście musiałam pokazać Kamili i Tomkowi nasze ukochane semolino, dlatego że jest to miejsce, do którego teraz najczęściej chyba chodzimy, jeżeli o kuchnię włoską chodzi. Wcześniej uwielbiałam też wapiano i dalej je lubię, ale chyba z racji tego, że semolino jest tak blisko domu, ostatnio właśnie bywamy tam częściej. Odwiedziliśmy też kolejne moje ukochane whisky in the jar. Oczywiście Katarzyna musiała zjeść burgera z nachosami, bo to jest taka typowa pozycja na ostro w menu. Odwiedziliśmy też Urshi Cakes. Urshi Cakes to, jakby to powiedzieć, ciasteczka najsłodszej kobiety w Polsce. Myślę, że tak można o Urszulce powiedzieć. No, myślę, że ci, którzy są z okolic Warszawy, na pewno Urszi kojarzą. Myślę, że dzięki temu, że wystąpiła gościnnie w Masterchefie, też jest teraz znana szerszej publiczności. Ja oczywiście już miałam okazję kilkukrotnie próbować ciasteczka Urshi. Mam zresztą też książki z jej przepisami. No i mam swojego ulubieńca. Tym ulubieńcem jest ekler pistacjowy. Słuchajcie, mieliśmy takiego fuksa. Były ostatnie trzy, a przyjechaliśmy godzinę po otwarciu. Tak szybko się to wszystko sprzedało. No ale grunt, że ten ekler był i że mogłam go spróbować. Próbowałam też później, wzięłam sobie na wynos też eklera pistacjowego, nie pistacjowego, z orzecha laskowego, który miał trochę imitować Kinder Bueno. I powiem wam, że był całkiem smaczny, natomiast jednak ta pistacja jakby forever w moim serduszku. Byłyśmy też z Kamilą w kinie. Obejrzałyśmy film Miłość na nowo, chyba tak się to nazywa, komedia romantyczna, w której grała Priyanka, żona Nika Jonasa. Bardzo fajny film, nie wiem dlaczego w ogóle wcześniej nie zwróciłam na niego uwagi w repertuarze, a kocham komedie romantyczne. Bardzo mi się spodobał, także mega się cieszę, że Kama o tym filmie wiedziała i że chciała na niego iść, także miałyśmy też takie babskie wyjście do kina. A propos babskich wyjść, byłyśmy też w galerii handlowej, w galerii Mokotów, ale z tego mam nagrany fragment, więc właśnie, ponieważ miał być dziś miszmasz, to teraz go zobaczycie. Dzień dobry, witam się z wami z galerii handlowej, jest ze mną Kamila, oto idzie. Będziemy miały taki babski dzień, słuchajcie, teraz idziemy do Zary. Andrzeju, jeśli to oglądasz, to z góry, przepraszam. Także tak, idziemy do Zary, w ogóle zaczęły się wyprzedaże, także mamy nadzieję, że upolujemy coś fajnego, a potem pójdziemy też na fajne jedzonko. Wszystko na pewno zobaczycie. Na razie zmykam i lecimy do sklepu. Słuchajcie, nie miałam zielonego pojęcia, że mamy takie sklepy w Galerii Mokotów, nie? Kamila, uczymy tej galerii na nowo. Jesteśmy w Królestwie Żelków. Czy Żelek? Żelków czy Żelek?
królestwie słodyczy jesteśmy. Jesteśmy w Wapiano, usiadłyśmy sobie na deserek i lemoniadę, ale muszę wam powiedzieć, że byłyśmy w Zarze i jest zupełnie inny asortyment niż jeszcze 3 tygodnie temu. Także trochę zdziwko. Powiedziałabym, że wtedy było dużo fajniejszych rzeczy. Teraz taki był gorszy wybór. Ale udało nam się w Reserved kupić stylóweczkę dla Kamy na jej imprezę firmową. Także tak, teraz zajadamy deserki. Pokażę wam mój. To są truskawki w serku mascarpone. Lemoniadka, najpyszniejsza na świecie. Chillujemy. Dołączył do mnie Andrzejek, bo z takich ciekawych rzeczy, ponieważ my miałyśmy babskie wyjście, to panowie też mieli swój męski wieczór. Andrzeju, co tam się wydarzało? No, byliśmy w pięcioro na meczu Polska-Niemcy towarzyski. I no, to był ostatni mecz Kuby Błaszczykowskiego, czyli naszej szesnasteczki, więc szedł w 16 minucie. A Niemcy mieli, kurde, całkiem potężny skład i dostali w dupala. Było 1-0, było 57 tysięcy osób, więc jak się wszystko skończyło, to wracaliśmy z buta na centrum, więc też wycieczka krajoznawcza. Wróciliśmy całkiem późno, bo odwoziłem jeszcze brata Kasi i jego kolegę do Pruszkowa, więc z Tomkiem byśmy zawitali o 2 w nocy, ale był z nami Grzesiu, czyli nasz sąsiad, i był pierwszy raz na meczu. Nawet Tomek już był, który jest ze Śląska, kiedyś już był na Narodowym. Także taki męski wypad. Tak swoją drogą, to Tyski jest oficjalnym sponsorem prezentacji, a wiecie, jakie jest drogie piwo na stadionie? Za 0,4 dwie dychy się płaci. To jest jakiś rozbój. Ale można kupić 6-pak taniej za całą 100. Także w sumie jedno ma się gratis, ale no tanio nie jest. Taka uwaga, także musicie wziąć trochę hajsu ze sobą, jak chcecie się pobawić na meczu. Ja jeszcze może wtrącę, chociaż to nie jest związane z naszym weekendem, że w międzyczasie też byliśmy, tak nawiążę do tego wyjścia do kina, byliśmy też na Strażnikach Galaktyki. Mi się to bardzo podobało, Andrzejowi chyba ciut mniej. Ja jestem fanką Marvela, także jeżeli ktoś jest fanem też, to jakby okejka, polecajka. I szybko wracamy do naszego weekendu. I właśnie chciałabym was ostrzec, jeżeli ktoś nie jest taki dzieciowy i nie fascynują go zjeżdżalnie i tego typu sprawy, że w tym momencie pojawi się blok? Tak, blok reklamowy, ale to nie będzie blok reklamowy. Taki blok, w którym... Placykowy. O, właśnie, bardzo dobrze, dziękuję Andrzeju. W którym skupimy się na tym właśnie, że Kolinek się bawi, a to na placu, a to na sali zabaw. Może to kogoś nie interesować. Jeżeli tak jest, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i możecie ten film w tym momencie wyłączyć. A jeżeli ktoś z was lubi dzieci, albo po prostu jest tak samo jak ja w niebo wzięty Kolinkiem, bo po prostu jest takie urocze dziecko, to zapraszam do oglądania teraz, do oglądania dalej. Teraz zobaczycie te nasze zabawy, które się tutaj wydarzały. To jest taka typowa prywata, której w sumie chyba nie ma aż na tak dużo na filmach. W sensie no, takich bardzo rodzinnych spotkań nigdy nie nagrywamy. Ale ponieważ Kolinek, no właśnie, mieszka na Śląsku, mamy do siebie dosyć daleko, to stwierdziłam, że nie może zabraknąć takiego fragmentu w tym vlogu, żebym sobie mogła do tego wracać, kiedy po prostu za nim zatęsknię. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo i teraz lecimy w place zabaw i salę zabaw. Jeszcze chwilkę! Zdjęcie, wsiadaj. No, ciocia to nagrywa. No. Kręcimy. Siu, ale pięknie! Brawo! A chcesz zobaczyć, jak fajnie wyglądasz? Ała! Ała? Co cię boli? Tam. Nie, w nóżkę się nic nie stało. Już nie ma śladu, zobacz. Brudne było tylko, już nawet nie wiesz, która. No właśnie. Ta ała? Czyli która ała? Nie, żadna ała, Colin.
Szukajcie, a znajdziecie. O, ale pięknie. No dobra, już? Chodź. Wystarczy? Boże, najedz się piasku. No nic się nie da. Tak zrób. Ble. Ble. Nie nagrałam tego. No dobrze, połknij to, no nic ci nie będzie. Ale za nisko trzymałam kamerę, bo się na niego patrzyłam. Zjedziesz tutaj do cioci? Halo, proszę pana, weź, bo on idzie w drugą stronę. Colin, chodź tutaj zjedziesz. Pokażesz mi, jak zjeżdżasz? Zapraszam pana. No chodź, zjedziesz na zjeżdżalni. Trzeba zjechać, zapraszam. Dawaj. Co to za mina? Jest dobrze, dawaj, zjeżdżamy. Co to za mina? Co masz? Co ci jest? Gdzieś tam pykło, tak? Pokaż. A. To jest git. Robak chodzi po tobie. No i chodź. Dasz radę, dasz? Dasz radę sam, Kolinku. Tu mama czeka. Chodź. Chodź tu. Dawaj. Uśmiechnij się. Uśmiechaj się i zjeżdżaj. Uśmiechaj się i zjeżdżaj. To wszystko nagra. Zaraz zobaczysz, jak zjeżdżałeś. Chcesz zobaczyć, jak zjeżdżasz? Chodź, ciocia ci pokaże. Chodź, pokażę ci. Chcesz zobaczyć Kolinka tutaj? Halo, gościu, zawiesiłeś się. Co to za zwiecha? Awaria systemu. Umiesz sam zjeżdżać. Umiesz sam zjeżdżać. Zjeżdżałeś już sam. Chodź, jak zjedziesz, to zobaczysz. Mama. To nie ma samolotu. Nie będzie samolotu, jak podam rękę. Opa! Nie ma, bo zjechałeś za rękę. Jakby zjechał sam, to by był. No i jak chcesz przejść? No i złap się u góry. Hello. O kurde. O Boże. Kurde. O. Nie, muszę się Colin, a sam zjedziesz? Tak. Dawaj, zjedzaj sam. Start. No. Dobra. Startuj. Tak nagle ci się przypomniał, jak trzeba iść do domu. Startuj. No dawaj. Nieprawda, jedź. Jedziesz. Jedziesz. No, tak się zjeżdżą. Robimy ostatni zjazd? O chłopie, chyba nie dasz rady, co? Pomóc ci? No. Uwaga na... Ale nie tak! No co ty, na pierwszy go postaw! No, nie... Tak? No! Dałby radę? Ty gościu! Na pierwszy... No, no, szukuję cię. Jak nie wyręczaj go! Myślałem, że nie wyręczaj. Spać, to my idziemy, pa! Dobranoc! Pa, pa! Tu mama! O, Tomek, widzę, że ty chcesz szukać rozrywki. Ja cię pokręcę. Mama! Zjeżdżamy, dawaj, zjeżdżaj. Dasz radę sam, Kolinku, dawaj. O, brawo! Jak pięknie! Ślicznie! Uwaga, Colin leci! Bo jeszcze głową w dół, bo to na kiju, nie? Uwaga! O, we dwóch się będziecie kręcić. Ja już nie chcę. To dopiero się już odkręcało. Ja już nie mogę. Ale ekstra. No tak średnio. Uważam, nie kręcą. Wujek czy Kolinek?
No, ha, ha. Trzymaj się. Trzymaj się mocno. Trzymaj się, bo nie będziesz się kręcił. Już, wystarczy. Teraz ty. A czemu ty się nie chcesz? No bo nie, jak ty nie chcesz z Andrzejem, to nie. To ty też się bez. No dawaj, tatę pokaż. O, patrz, jaki bez cenary. Mama ci pomoże. Nie, mama nie. Mama jeszcze. Pięknie, Kolingu, pięknie. Stopę zaprzyj, od ty bo się trzymałeś. Cijanka na boisko. Tam nie rzucamy, tam nie wolno kulek rzucać. Gościu. Gościu, gdzie ty siedzisz? Kto jest taki uroczy? O Boże. Mamy taki zestaw, nie wiem, czy to działa. Taki mamy zestaw dziecięcy. Ale chcesz, a chcesz tak.